Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jeden mój jeden piłkarz wypożyczony z Barcelony do jego stery. Przystępujemy do kolejnego spotkania. Jesteśmy w pierwszym składzie. Mam po angielsku FIFA, ponieważ widać w nim polskich sponsorów w Ekstraklasie, dlatego też przydaje nagrywanie kariery Legią. Takie stroje są optymalne. Jaka jest pora dnia? Jest 9, czyli popołudnie, boże, w nocy już wieczorem. Dlatego będziemy mieli Jupiterki. Zapraszam na kolejny, na pierwszy skład. Ładna piłka do Munira, Munir robił jeden zwód, Munir strzela! Ależ mamy otwarcie meczu w 8 minucie, piękne podanie do Munira, ten dopełnił dzieła. Munir ładnie uciekł obrońcom, Munir na lewą nogę, ależ wślizg, ostatnia deska ratunku, teraz wykorzystana przez drużynę gości. Ładnie zagrana piłka do Munira, Munir na skrzydle. Munir jest szkoleń na pole karne, uwaga, wyskoczył nasz napastnik, ale bramkarz był szybszy. Ładna piłka do Munira, lepszy wszystkie jednak obrońcy, cały czas przy piłce jesteśmy. Obrócił się z piłką Munir, ale tutaj już obrona była dobrze ustawiona. I klepią teraz cały czas nasi koledzy, Munir. Aj, nie udało się rozegrać akcji. Koniec tego spotkania, wygrywamy po naszym golu 1-0. Mecz bardzo wyrównany, w końcu przycisnęli nasi przeciwnicy. Słaba nota, ponieważ nota z każdą chwilą na boisku spadała mi, przez to, że już nie miałem siły i nie miałem jak walczyć. Spędziliśmy jeden cel na sezon, czyli zrobiliśmy 9 goli. Ale to nie jest koniec, to nie jest koniec zdobywania goli. Jesteśmy po raz kolejny w składzie. Zobaczmy sobie, jak wyglądają styki poszczególnych graczy. Mamy 9 goli, Yuri cały czas nas goni. Mają tych goli 8, Oscar i Sisi mają tych goli 7. Więc na razie jesteśmy samodzielnym liderem, ale to w każdej chwili może się zmienić. Zobaczmy też sobie, nie mogę nic zmienić. W następnym odcinku staram się zmienić buty, bo buty są już, to są Adidasy Predatory z Mistrzostw Świata, ale popatrzę, jakie teraz mam Munir buty i postaram się je dodać. Przystępujemy do kolejnego spotkania, tym razem gramy na wyjeździe. Miejmy nadzieję, że podtrzymamy tą strzelecką serię. Oj, ładna akcja tutaj ma skrzydle strzał! No i pierwsza parada naszego bramkarza w 7 minucie spotkania, to mogło się dobrze rozpocząć dla naszych przeciwników, ale na szczęście jest tylko rzut rożny. Ładna klepka, podanie Munira, to może być gol, ale dlaczego strzelałeś? Dlaczego nie poszedłeś bliżej? Ładna akcja, Munir strzela! Czy tam była obrona bramkarza? Tak, to jest obrona bramkarza, mieliśmy setkę dla naszej drużyny, no ale niestety bramkarz był lepszy. Munir się przebił. Munir, zablokowany strzał, jeszcze będzie szansa, tylko trzeba to dobrze rozegrać. Querol, wycofaj tutaj. Oj, ależ ładny strzał, ale bramkarz znowu lepszy. Jest zmiana, schodzimy z boiska, poprosiłem o zmianę, ponieważ nie dalibyśmy rady kondycyjnie i tak już nie dawaliśmy rady, nie było żadnych akcji. W tym meczu mi się nie udało, jak całej drużyny, on był tak słaby, nie mieliśmy żadnego wsparcia. Właśnie to jest mój problem, że nie wypracowujemy sytuacji asysty, nie ma żadnych asyst, no bo przez to, że na przykład teraz mieliśmy tą sytuację, gdyby ten Querol, do którego dostaliśmy podanie, poszedł dalej. O, nie, my jesteśmy w pierwszym składzie, no to jeden słabszy mecz i od razu żegnamy się z pierwszą Inasko. Zobaczymy, jak poradzimy sobie z Las Palmas. Składy są. Otwieramy wynik w 14 minucie, może coś z tego będzie, może coś z tego będzie. Miejmy nadzieję, że zatrzymamy to prowadzenie i powiększymy je, bo to jest bardzo ważne, szczególnie naszej drużyny, gdzie skrzydłowi w ogóle nic nie robią. Napastnicy też. Fernandes są kontuzjowany, Tana wyrównuje, jak to musiało tak się skończyć. No i remisujemy, kolejny mecz remisujemy, napastnicy znowu nic nie dali. Może teraz jesteśmy tylko na świeżości, może byśmy też weszli i pomogli drużynie, bo... Wchodzimy w tym składzie i musimy teraz zapewnić trenerowi, że należało nam się mieć w podstawowym składzie w poprzednim meczu. Ładnie się zastawił Munir i przyspiesza tą akcję. Munir ma świetną szybkość, Munir w tej akcji. Munir strzela i otwiera ten wynik w 9 minucie spotkania. 1-0 dla Jagostery. Ładnie ruszył Munir. Ma sporą szybkość, bo jest na świeżości. Munir, ale nie udało się zagrać między nogami i obrońcy. Munir przyspiesza. Wchodzi tam partner z ataku, który strzela. Dlaczego z pierwszej piłki nie mogłeś przyjąć i w drugim tempie strzelić? Oj, nie ma gola! Czy tam byłaby nasza asysta? Chyba stączyliśmy tą piłkę głową, ale głowie nie daje, chyba tak. Oj, kolejna próba, znowu niecelna, ale tym razem był rykoszet i jest rzut rożny. Jak widzicie, nie wiem czy zobaczyliście czy nie, ale siły już nie mamy, poprosiłem o zmianę. Prowadzimy w 70 minucie, no to
Wydaje mi się, że to jest niezły wynik. Strzeliliśmy 10 goli już w sezonie, mamy dwucyfrową liczbę goli. W 10 meczach strzeliliśmy 10 goli, to jest naprawdę bardzo dobra średnia, wydaje mi się, jak na tak młodego strzelca i na takiego piłkarza, który gra na wypożyczeniu w drużynie z Ligi Atalanta. Mamy jeden więcej overall, bardzo mnie to cieszy. Zobaczmy sobie klasyfikację strzelców, czy cały czas jesteśmy na pierwszym miejscu. Tak jest, ale Juri cały czas nas goni. Dziękuję bardzo za uwagę, jest ten odcinek kariery Munierem. Zerknijmy sobie jeszcze na tabelę, jesteśmy na 8 pozycji, mamy 27 oczek. Brakuje nam 4 punktów do Osasuny i do Teneriffy, które miejsce premiuje, a gry w barażach, które mogą dać nam awans do Primera Divizją. Zobaczcie na Real Valladolid, który ma 46 punktów i prawdopodobnie ma 10 więcej punktów, więc możemy tak domyślać się, że już jest takim głównym pretendentem do awansu do La Liga. Dzięki wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, hej!